Temat włączony? Tak jest, cały Magułka, czas. magułka, magułka. No to jest chyba temat rzeka. Ja, jeżeli chodzi o temat magułki, przewinęło się chyba bardzo dużo ludzi. Była to taka, nie nazwałbym tej grupy efemeryczną, ponieważ ona działała i chyba działa, chociaż jest w stanie takiej totalnej hibernacji. Wiecznie zresztą była i od czasu do czasu jej wódz, przewódca, wódz, no, szef tej grupy, Jurek Tomiak-Guma, powoływał taki skład albo inny. Czasem robił to jednoosobowo, firmował swoje przedsięwzięcia nazwą Magułka, a czasami po prostu do swoich koncepcji dobierał sobie ludzi. I miałem to szczęście w 80 bodajże 6 roku, że mistrz zechciał właśnie powołać mnie do swojej drużyny na pewną płytę. Była to płyta Magułka numer 2, czyli powiedzmy jedna z tych pierwszych produkcji. I wystąpiłem. Wystąpiłem w nagraniach. Zresztą rzecz bardzo ciekawa moim zdaniem, może nieskromnym, ponieważ fatalnie jest wypowiadać się o rzeczach, w których się uczestniczyło. Trąci to jakimś narcyzmem, ale wydaje mi się, że była to rzecz bardzo dobra. Bardzo dobra. Nawet z perspektywy czasu teraz, mimo że jakby człowiek więcej słucha, więcej obraca się w tej muzyce, słucha różnych rzeczy, ciągle jest ta świeżość w tej muzyce, nie trąci ona myszką, jest aktualna, wydaje mi się. Zresztą w ogóle ona powstawała w ciekawy sposób. I o ile innych spraw, tak jak tu żeśmy mówili o Golemie, że pewnych rzeczy nie pamiętamy, jak żeśmy się poznali, kiedy to był jakiś koncert, pierwszy, drugi, tę sesję słynną, nie ukrywam, że to była słynna sesja, pamiętam jak dziś. Wróciłem z meczu, bo grałem wtedy w klubie, wróciłem po południu i do sesji doszło na strychu u Kłaputów, tam to było wtedy obrońcu Stalingradu 83, słynny strych u Kłaputów. Ponure, potężne pomieszczenie na poddaszu, porozrzucane pędzle, sprzęt malarski Jarka Kłaputa, gdzieś jakieś sztalugi, kartony. Ja nie wiem, czy atmosfera sprzyjała jeszcze temu przedsięwzięciu, ale być może to także miało jakiś tam wpływ na to, co nam się udało osiągnąć, a muszę powiedzieć, udało się nam bardzo dużo. Jednorazowe podejście przy ubogich środkach technicznych, bo cóż to były za środki w porównaniu do tych rzeczy, które są dostępne dla dzisiejszych muzyków, i to już nie mówię muzyków światowego formatu, ale także tutaj dla lokalnych. No, tak technika poszła daleko, że można sobie zafundować wiele ciekawych bajerów i różnych takich rzeczy. Natomiast myśmy tam dysponowali bardzo ubogim zestawem takich środków, które by nam pomagały stworzyć ten materiał, ale mimo wszystko właśnie tu się potwierdza ta moja teza, że jakaś spontaniczność, jakiś duch w działaniu chyba jest ważniejszy niż środki techniczne, niż środki techniczne. I to nam się udało wyzwolić. Pamiętam na ten jeden moment, bo później już nawet, gdzie robiliśmy taki koncert połączony z formą performance, Jarek Kłabut tam to organizował i wykorzystywaliśmy fragmenty właśnie tej słynnej właśnie, z tej sesji na poddaszu. I nie było już tego, było to zagrane, myśmy już wiedzieli, co zagrać, i nie było tej spontaniczności. Natomiast tam zebraliśmy się, pamiętam, Guma, Jarek, Marek Bercal za bębnami. I praktycznie nie wiedzieliśmy, co będziemy robić. No. Rzadko się zdarza, żeby coś wyszło bez jakiegoś bliższego planu. Praktycznie chyba coś w głowie Gumy istniało.
On miał jakąś tam koncepcję, taki swego rodzaju to był eksperyment. Guma miał coś w głowie, uśmiechał się tylko tak złośliwie, ponuro, knuł coś tam, knuł, myśmy nie wiedzieli co. Wszyscy przyczajeni, Marek rozkłada bębny, to słynne takie od Wojciecha mieliśmy pożyczony taki instrument, ponure, taki ponury klawiszowy instrument, nie wiem jak się nazywa, to jakaś nerdowska produkcja, taki buczący, włączało się go do sieci, on tak buczał cały czas, ale w natłoku muzyki ginęło to buczenie, ale miał fantastyczne brzmienie, no to jest coś tak jak z Hammondami, że niby prymitywny dźwięk, a jednak ile w nim jest mocy. I właśnie bardzo dużo mocy było w tym instrumencie wypożyczonym od Wojciecha, Guma ten obsługiwał swój bas, Jarek to też tam, myśmy tak z Jarkiem zamiennie, to tamburynki, bębenki, taki, tacy uzupełniacze, ale z dużą rolą, muszę powiedzieć, z dużą rolą. I właśnie doszło do tej sesji. Pierwszy taki utwór typowo był właśnie w klimatach Gumy. Taki śpiewany, myśmy tam zakrzykiwali, no nie zacytuję tutaj tego tekstu bardzo skomplikowanego, jak na Magukę. Guma nadawał tam parę z basu, myśmy tam właśnie podśpiewywali, podgrywali, troszeczkę pogłosu było i to był taki humorystyczny, zresztą zawsze Magukę chyba miała taki coś sobie przewrotnego i humorystycznego. I później właśnie stworzyliśmy no, po tym właśnie takim żartobliwym utworze, który nie zapowiadał tych emocji, które nastąpiły. Doszło właśnie do tego sprzężenia wszystkich osób, które tam właśnie zaistniały na tym naszym strychu. No, powstały fantastyczne rzeczy. Pamiętam, dwa utwory są dość spójne. Pierwszy z mocnym, takim motorycznym rytmem. Udało nam się to osiągnąć. Guma gdzieś tam sterował tą kamerą, no, wycisnął z niej co się dało. Prymitywny, prosty taki rytm, teraz to osiągają z łatwością uderzenie w bęben z lekkim pogłosem, który nadawał parę, motorykę całemu, stanowił podkład pod muzykę w tym utworze i na tym tle rozgrywała się cała akcja. No, ekstra to było. Fantastyczna była też rzecz, którą nagrywaliśmy. Ja wtedy grałem na tym instrumencie klawiszowym. Też naraz z niczego, żeśmy tak zaczęli grać. Nie wiem dlaczego. Wyszło mi to. Takie, zagrałem jakiś temat. Skąd on się wziął? Nie wiem. No ale później jak żeśmy to przeglądnęli, bo Guma tam jeszcze dawał pogłosy, te wibracje, bębny tak fantastycznie, te talerze rozchodzą się, no coś Airbound, King Crimson, coś takie momenty są. I później przesłuchaliśmy to, no efekt rewelacyjny, spójne to było, przede wszystkim spójne, bo nieraz przy takim dżemowaniu to się to wszystko rozpływa, rozjeżdża, później to trzeba tam jakieś fragmenty wyłuskiwać. Natomiast tu jakby do strzału każdy utwór uszczelony był na 100%, wyciśnięty maksymalnie, praktycznie nic nie nadawało się do jakiegoś później ewentualnego miksowania, kombinowania. No. Były dogrywane druty, pamiętasz takie nagranie? Do drutów przejdę. To był akurat nas, mówię jeszcze przy tych dwóch pierwszych utworach, później były druty dogrywane. Był nagranie całe Paweł Ceon, co nie zgodziłeś się, żeby było. Moment, pamiętasz to? Właśnie tego momentu, popatrz, mówiłem, że wszystko pamiętam. Wiem, że z drutami, druty były dogrywane do naszego utworu, czy drut całkowicie osobno były. No właśnie jeden temat był, gdzie dla neutralizacji, ponieważ przez dłuższy okres na płycie szła, mówi się to, para, czyli duże tempo było tego grania. Dlatego Guma zostawił sobie miejsce na wkomponowanie takiego swojej takiej malutkiej impresji. Wtedy fascynował się tym swoim instrumentem. Zresztą Góra miał zawsze, Guma miał zawsze jakieś inklinacje do odkrywania nowych instrumentów. Sądzę, że sprawdzałby się w latach 50. w takich kiflowych zespołach, gdzie tam wszyscy grali na miotłach, szczotkach. Chociaż nie ten typ muzyki, ale właśnie lubił kombinować z różnymi dźwiękami, przetwarzał jakieś sznurki, druciki,
łyżki, no cudawianki, i to właśnie wtedy był okres jego fascynacji tymi słynnymi drutami i jako przerywnik wkomponował tam jedną swoją taką impresję. I później nastąpił właśnie taki totalny czad, to już typowe dżem, bo tam jak te pierwsze utwory były, miały jakąś spójną strukturę, natomiast tutaj pamiętam, ja grałem na bębnach, zasadniczo grał Marek Bercal i nie ukrywajmy, on właśnie trzymał ten cały ryb. Dodatkowo wspomagałem go ja, Jarek na klawiszach tam tworzył takie kosmiczne dźwięki, całkowicie przypadkowe, jakieś w klimatach nawiązujące do Milesa, dokonań zespołu Milesa Davisa, takie te dźwięki przypadkowe niby, a jednak soczyste i zasadne te dźwięki były.